sprawdzamy, w którym mieście i dzisiaj wybraliśmy się do zoo. Misiu! No wołaj, wołaj! Misiu! Chodź, Misiu! Jestem słodka, chodź! O nie, nie umiem skakać. Gdzie tutaj się wyleguje, żeby to wyleguje? Chodź! No. Czemu on ma dwie głowy? To chyba mąż i żona, a to jego dzieci. Zgadzacie się z tym? Tak. Tutaj przedstawiam wam małpy, nie mam pojęcia jak się nazywają, bo nie ma tu żadnej kartki. Ale są przesłodkie i przed chwilą jedna była tutaj, tak jak ja. Lutung, małpy lutung. Przezabawne dziewczyny są. Prześmieszne, żartownisie tak zwane. To zdjęcie zostało mi zrobione w 2012 roku i przywieźliśmy tutaj. Rok później, ale to długa historia była, ale no, pozowałam wtedy. Zobaczcie teraz, jakie spotkaliśmy nasze cudowne przyjaciółki. Jak słyszycie bądź nie, są one dość głośne, akurat nie teraz przestały rozmawiać, ponieważ bardzo się cieszą, gdy nas widzą. Proszę Państwa, tutaj mamy ptaki. Ojej! Proszę Państwa, tutaj mamy ptaki. Dzień dobry. Jesteśmy właśnie w ogrodzie zoologicznym, w gdańskim ogrodzie zoologicznym i mamy 2 godziny na zwiedzanie. No i w sumie 50 osób sobie chodzi po całym ogrodzie i zwiedza. Jest tutaj mnóstwo zwierząt, my sobie podziwiamy te zwierzęta. No trochę jest tak, że te zwierzęta są takie trochę biedne i to tak wszyscy stwierdzamy, ale generalnie poznajemy życie zwierząt, znaczy życie takie za kras, tak? Co ty myślisz, Oliwka? Dla mnie jest tutaj bardzo słodko i przyjemnie. O, pokaż i teraz te takie. Bardzo kozy. Wszystkich tutaj zapraszam. Tak? Tak, te kokody. Idziemy właśnie sobie przez zoo i oglądaliśmy już bardzo dużo zwierząt, ale idziemy powoli, zbieramy się już na miejsce zbiórki, ponieważ mamy dzisiaj jeszcze inne atrakcje i teraz idziemy. Zobaczycie, gdzie jedziemy. Ja się kupałam. Jesteśmy właśnie na rynku w Sopocie i przed chwilą byliśmy na molo, a teraz zwiedzamy sobie Sopot. Nie. Podobało się, właśnie to oni nagrywają, ale oni proszę. A ty gdzie byłeś?